Ja nazywam się Tomasz Rymarek, jestem dyrektorem zakładu produkcyjnego w Radzyminie i mam przyjemność przywitać Państwa na terenie naszego zakładu. Witam serdecznie naszych dostojnych gości, pana premiera Janusza Piechocińskiego. Witam burmistrza Radzymina, pana Zbigniewa Piotrowskiego. Witam Dimitrisa Lolisa, dyrektora generalnego Coca-Cola Helenii. Oraz witam wszystkich Państwa, naszych dostojnych gości. Szanowni Państwo, jako pierwszego proszę o zabranie głosu pana premiera Janusza Piechocińskiego. Proszę Państwa, to jest dobry ten, bo nie upadł. Co pokazuje wyraźnie, jak jesteśmy sprawni. Panie prezesie, szanowni państwo, Polska wita tą bardzo ważną, to ważne wydarzenie, domknięcie ważnego procesu inwestycyjnego o takich dużych nakładach, dobrą temperaturą, świetną pogodą. To jest zapowiedź koniunktury na rynku napoju, szczególnie napoju, który jest symbolem ery naszej cywilizacji. Cieszę się, że jesteśmy tu kolejny raz razem. Cieszę się, że jesteśmy na gospodarnej ziemi radzymińskiej, bo jest to miasto szczególne w polskiej historii i w tym sumowaniu 25-lecia także obecności 15-lecia naszej w NATO czy 10-lecia obecności w Unii Europejskiej szczególnie ważne. Ale dla mnie ta ziemia jest szczególnie ważna, bo od 1991 roku stanowi mój okręg wyborczy, w którym 5. raz już jestem parlamentarzystą i przypominam sobie 1992 rok, kiedy wszystko się tu zaczęło. Byłem wówczas kilka miesięcy w pierwszej kadencji posłem. Miałem lat 32, pewnie dużo mniej kilogramów i więcej włosów, ale chcę powiedzieć, że my mężczyźni 20+, a mówiłem o tym z panem prezesem, patrzymy także w przyszłość. 10 lat temu mieliśmy 30% średniej europejskiej. Dziś mamy 60%. Ale za 10 lat my Polacy i nasi partnerzy nie myślimy w ten sposób, że mamy mieć 90%. Będziemy mieli 120. Dziś mamy 22% udziału nowoczesnego przemysłu w polskim PKB, a za 3 lata, a najdalej za 5, kiedy znajdziemy się w nowej, wielkiej, mega strefie ze Stanami Zjednoczonymi, największej przestrzeni wolnego handlu i inwestycji w historiach naszej cywilizacji, chcemy mieć minimum 25. W sposób bardzo partnerski i życzliwy Polska i Polacy wita każdego inwestora, który przynosi i okazuje nam zaufanie. My tym zaufaniem odpowiadamy w sposób właściwy. Polska kolejny raz we wszystkich rankingach w Europie dzisiaj jest najbardziej przyjaznym krajem dla inwestycji. Nie tylko tych zagranicznych, ale także tych krajowych. Informuję, że w tej trudnej rzeczywistości niepewności na wschód od Polski w relacjach rosyjsko-ukraińskich, rosyjsko-europejskich, w tym także i polskich, mamy 3,3% wzrostu polskiego PKB. Mamy prawie 10% wzrostu polskiego eksportu. To pokazuje, jak to, co było siłą przez lata, nasza wyssana z mlekiem matki przedsiębiorczość, zdolność do odnajdywania się w trudnej rzeczywistości, wsparta pieniędzmi inwestorów, ich technologią, ich logistyką i pomysłem, niesie sobą nową wartość dodaną. Także z całą mocą chcę podziękować Coca-Coli za to, że weszła do Polski, przede wszystkim w ten sektor wytwórczy i odnalazła tu, jak sądzę, nie tylko w Radzyminie, bardzo przyjazne warunki funkcjonowania. Ale w sposób szczególny chcę też podziękować Coca-Coli za to, co zrobiła dla polskiej piłki nożnej. Co prawda jeszcze jesteśmy na 74. miejscu, nie zagramy w Brazylii, ale ten Coca-Cola Cup wychował takich ludzi jak Lewandowski. Ale ten Coca-Cola Cup pokazuje i buduje solidarność. Uczy wysiłku, trudu i wysiłku takiego nie tylko fizycznego. Buduje wspólnotę przeżywania. Buduje wspólnotę postaw. I za te turnieje, za 600 tysięcy polskich dzieciaków, które korzystają z tych turniejów, chcę serdecznie jako fan i reprezentant polskiego parlamentu w piłce nożnej serdecznie podziękować. Liczę na kolejne dobre inwestycje. Liczę na to, że zakłady Coca-Coli skorzystają z tej nowej oferty, którą dysponuje Ministerstwo Gospodarki. Chcę z całą mocą powiedzieć, że nie tylko dla inwestorów zagranicznych zmieniamy filozofię funkcjonowania powiatowych urzędów pracy.
Pieniądze na zatrudnienie mają iść przez gospodarkę, a powiatowe urzędy pracy mają to wspierać. Zmieniamy także filozofię wykorzystania środków na badania i rozwój. Pieniądze na badania i rozwój mają iść przez przedsiębiorstwa i przez gospodarkę do szkolnictwa wyższego i do instytutów. W końcu odbudowujemy szkolenie zawodowe, dlatego że dzisiaj to, co w sposób szczególny musi dać nowoczesne państwo, nowoczesnej gospodarce, to razem i poprzez samorząd świetnie przygotowany kapitał ludzki. Świetnych inżynierów, świetnych techników, świetnych mistrzów ekonomii, ludzi, którzy odnajdują się już w wyzwaniach niekonkurencyjności na rynku gminy, powiatu, województwa czy Polski, ale rozumieją także wyzwania globalne. I dzięki takim koncernom jak Coca-Cola, polska gospodarka i my Polacy bardzo dobrze posadowiliśmy się w tym trudnym procesie umiędzynarodowiania. Uczmy się więc, i na tym skończę, nowej sztuki rywalizacji. Nie rywalizacji poprzez walkę, ale rywalizacji poprzez zdolność do współpracy, współdziałania i współistnienia. Bo nasz świat w tej rywalizacji może odnaleźć wartość dodaną. Jeszcze raz, panie prezesie, dziękując za już, proszę jeszcze więcej i powiem tak. Więcej możemy zrobić razem i razem damy radę. Wszystkiego dobrego. I proszę o zabranie głosu pana Dimitrisa Loisa, dyrektora generalnego Coca-Coli. Dzień dobry. Good morning. Mr. Prime Minister, Mr. Mayor, distinguished guests, ladies and gentlemen, dear colleagues. First of all, I would like to thank you for being with us today, celebrating this special event. I would like to specially thank Prime Minister Pechowinski. It's a privilege to have you with us today. Mr. Mayor, thank you for being with us. Thank you for being so supportive to our business and to the whole project development, and a very warm welcome to all of you here in Radzymin. A few words about our company. Coca-Cola HBC is the largest bottler from the Coca-Cola system, or the second largest bottler for the Coca-Cola system in the world. We operate in 28 countries in three continents, from Vladivostok to Dublin, and from St. Pete's to Lagos in Nigeria. We proudly refresh more than 585 million consumers, nearly 38,000 family members, our colleagues, with a very strong commercial backbone, have a single focus, and that's our customer and the customer collaboration. Winning at the point of sale and unparalleled distribution. We all work for them. We operate in 68 plants across the 28 countries, and we manage 324 warehouses and distribution centers, and we constantly strive to both innovate and leverage competitiveness both in manufacturing and in logistics. Coca-Cola HBC is listed in the premium segment of the London Stock Exchange, while we are also listed in New York and in Athens. We are a leader in sustainability. We are the number one in Europe and the second one in the world as per Dow Jones Sustainability Index. Today, we proudly celebrate. We celebrate the completion of a 41 million euro investment. And this investment has been done over the last 3 years. With this investment, we significantly increase our production and distribution capacity here in Radzymin. There are three main pillars behind this investment. I will start with the innovative, state-of-the-art warehouse, one of the most modern in Poland. And with this, we have doubled our storage capacity. Our logistics center here in Radzymin occupies 145,000 cubic meters. Imagine that this is like 50 Olympic swimming pools. This provides us flexibility, and this flexibility is obviously transferred to our customers to serve them faster, better, and help them to grow their business.
The second pillar of this investment is our high-speed PET line that allows us to meet our Polish consumers, the love for the brand, and obviously provide them every day with moments of refreshment. And lastly, a series of investments to upgrade the infrastructure that will allow us to improve water and wastewater treatment that allows us to minimize the overall impact in the environment. Ladies and gentlemen, one thing is absolutely clear. We couldn't have done that without the very strong support and partnering, both at the local level and at the government level. And I would like to thank you wholeheartedly for your support, not only for this project, but for your support overall. We are here in Radzymin 22 years. And ever since, we have continued to invest behind innovation, invest behind competitiveness, expanding and modernizing our bottling and logistic facilities. Additionally, we heard from the Prime Minister exports, and we are very proud because from Radzymin we export to 9 European cities, and this is something that will expand further. Coca-Cola has been refreshing our Polish consumers for 42 years, and we are here to stay. A standing proof of this is our 320 million euro investment over the last 10 years. Every job at the Coca-Cola system supports 5 jobs in the broader economy. Every 1 euro of value added at the Coca-Cola system means 9 euro of value added in the Polish economy. And more importantly, as a responsible citizen, we believe it is absolutely our duty to create wealth in the communities we serve. This belief is turned into actions, into initiatives, and these initiatives support the communities we serve. We heard, and I was personally very touched from the Prime Minister, the Coca-Cola Cup. This is an initiative that goes back 15 years, and we are very proud in Hellenic. Poland is the benchmark. All of our 28 countries reach out and look up to Poland and work to see how they can get close. Only this year, a big number of young players, we heard from the Prime Minister, have been a part of this initiative. And I was also sharing with the Prime Minister in the entrance, I said I wanted to share with all of our distinguished guests that we are very proud to see Boniek getting out. And then, of course, my colleagues said, no, most probably you need to come with something which is closer to us. This is your age, Mr. Boniek. And obviously, when we went yesterday out in a market visit, we saw your great star, Mr. Lewandowski. So we are absolutely sure that we will see the next Lewandowski out of this Coca-Cola Cup. Szanowni Państwo, proszę teraz o zabranie głosu burmistrza Radzymina, pana Zbigniewa Piotrowskiego. Szanowny panie premierze, szanowny panie dyrektorze, drodzy przyjaciele, szanowni goście dzisiejszej uroczystości. Pan premier był łaskaw rozpocząć od Coca-Cola Cup. To chcę poinformować, że Radzymin był jedynym miastem na świecie, które zdobyło ten puchar bez eliminacji. Zaraz po prezentacji w Warszawie, w Pałacu Kultury, który miałem to wielkie szczęście towarzyszyć panu premierowi, pani dyrektor i Witalijowi, przyjechał do Radzymina. Dlaczego? Dlatego, żeby pokłonić się miastu, które ma w swoim herbie znak, wspaniały znak oka opatrzności. Jesteśmy w dobrych rękach i dobrej sytuacji. Chcę podziękować za to, że przez 22 lata Coca-Cola buduje wizerunek
swojej firmy i buduje wizerunek naszego miasta. Ciągle zwracam uwagę na to, że jedno miejsce pracy to jedna rodzina szczęśliwa. I 60-70% załogi zakładu to nasi mieszkańcy. Chcę podziękować za wspaniałe, otwarte bramy dla wszelkiej działalności, współpracy, działalności charytatywnej. Pani dyrektor Iwona Jacaszek jest promotorem akcji sprzątania świata. Podpowiada nam najlepsze rozwiązania ekologiczne, gdyż doskonale zdajemy sobie sprawę, że firma Coca-Cola stawia sobie samym wspaniały reżim technologiczny i odpowiedzialności za środowisko. Wszystkie raporty bezpieczeństwa na przestrzeni minionych lat otrzymuje z firmy Coca-Cola, również z krótką wypowiedzią burmistrza Radzymina. To znaczy, że jesteśmy na siebie skazani, ale ja chcę podziękować za tą wspólną obecność w pejzażu Radzymina, bo wszystkie firmy, które na przestrzeni minionego czasu przychodzą do Radzymina, pukając do drzwi, mówią, skoro jest u was firma Coca-Cola, to znaczy, że jest u was dobry klimat inwestowania. Szanowni Państwo, my zadajemy jedno jedyne pytanie, kiedy rozmawiamy z inwestorem, w czym pomóc? Bo doskonale zdajemy sobie sprawę, że dzisiaj bezpieczeństwo ekonomiczne mieszkańców i bezpieczeństwo ekonomiczne budżetu to są firmy, to są podatki, które wpływają do budżetu Radzymina, które wracają z powrotem poprzez inwestycje, poprzez te wszystkie rozwiązania, które realizujemy po to, by Radzymin był jeszcze lepszy, był jeszcze dobry, jeszcze lepszą ofertą dla inwestorów. Tak właśnie zapukała do drzwi Mennica Metale Szlachetne, która gości tutaj po sąsiedzku, tak zapukała Scania, tak zapukało Tago, tak zapukała Soraya Termika. Jest tych firm, dlatego że jest klimat w Radzyminie. Tu 300 dni wieje wiatr od lasu. Tutaj mamy wspaniałą wodę oligoceńską i te wyniki finansowe, wyniki sprzedaży są spowodowane tym, że z głębi radzymińskiej ziemi Coca-Cola ma bardzo dobrą, otrzymuje bardzo dobrą wodę, która stanowi wspaniałą bazę wyjściową do produktu. Chcę podziękować za wszystkie uroczystości w Radzyminie, które są tak mocno wspierane przez Radzymin. Słynny półmaraton osób Radzymin, uroczystości 15 sierpnia, sprzątanie świata, Dzień Dziecka, Dzień Matki. Wszędzie tam jest Coca-Cola i za to bardzo serdecznie dziękuję. Ja zawsze podkreślam w rozmowie z moimi kolegami samorządowcami z innych miast i miejscowości. Rozmawiałem niedawno z panem prezydentem Legionowa. Ty jesteś szczęściarzem, bo masz Coca-Colę. Ja mówię, oczywiście współpraca z Coca-Colą bierze również na nas odpowiedzialność za szybkie decyzje. Ja pamiętam wznoszone inwestycje, realizowane zadania z grupą inżynierów, dyrektorów, którzy przychodzą do urzędu, bo mamy problemy. Te problemy są po to, żebyśmy je rozwiązywali wspólnymi siłami. Zapraszamy również naszych szefów inwestycji, zapraszamy wspaniałą współpracę ze starostwem powiatu wołomińskiego, bo tam zapadają wszystkie decyzje. Chcę, szanowni Państwo, jeszcze raz złożyć najlepsze gratulacje, że inwestowanie w Radzymiński Zakład jest najlepszą inwestycją Coca-Coli w perspektywie czasu. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie z panem dyrektorem i chcę państwa zapewnić, że pan premier przyjeżdża do Radzymina, bo czuje się tutaj jak już stałym swoim miejscu zamieszkania. Jest z nami już na przestrzeni czasu, zresztą mówił w swojej biografii o tym, że buduje swój wizerunek również na uroczystościach radzymińskich. Jesteśmy tu wszyscy obecni, bo szanowni państwo, nie przemoc, nie zaborca wygubią lub bratni, ale własna niepamięć dajcie z ostatni. Wszystkiego dobrego na każdy dzień. Panie burmistrzu, bardzo dziękuję za te ciepłe słowa. Serdecznie dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana Witalija Nowikowa, dyrektora generalnego Coca-Cola. Mr. Prime Minister, thank you very much for being here with us today, taking the time. We know your schedule is very busy and we are very honored that you will be launching with us this new automated warehouse, which is the world of the future for sure. Thank you very much. A lot has been said and I would just like to say the word of thank you to the people who were making it happen in the last 3 years every day. The dedicated employees of Coca-Cola made this investment possible. It's a lot of money, but it's a lot of hard work. Every day, our people, with their usual determination and passion to achieve the best, were coming and making it happen.
And if you think about what happened, it's a whole new warehouse system. It's automated. The conveyor to all the lines, which were still producing during water treatment facilities, completely rebuilt. If you think about it, it would have been easier to build a new plant from scratch than to make this happen without compromising on production, continuing to operate, pay taxes, and being part of communities. I would like to thank all the employees of Coca-Cola Polska for the hard work. You made it happen, and this is your day. We are celebrating your success. On top of that, as everything about Coca-Cola, this is more than just about our employees. Actually, around 30 companies and 700 people outside of Coca-Cola system were working on this project every day in the last 3 years. The representatives of these companies are with us today, and we thank you as well for being part of Coca-Cola team during this time. You made a very important project happen, and we thank you. You heard the numbers about the sheer scale of these investments, and they are huge. And I think they are the best reinforcement and proof of our CEO's words, that Coca-Cola is really dedicated to Poland. We invest a lot because we know it's a great market, and this is our dedication. It is reflected in numbers, if you want. Now, not many people actually think about it, thinking about the global Coca-Cola, that 99% of the products we sell in Poland are actually produced in Poland. We are much more local than we believe. Mr. Mayor, you mentioned that 60% of our employees are from Radzymin, and we are very happy to contribute to well-being and happiness of the families of Radzymin. We thank you very much for your support. It's really constructive cooperation, and we thank you for allowing us to be part of the community here, to be part both of celebrations and out-of-work activities, but also for being very constructive on the needs that we have. We thank very much Mr. Prime Minister and the government of Poland for supporting us. It is really working well for us, and we thank you. The time has come to inaugurate this new system that is fully automated, that takes products straight from the line, actually it takes raw materials. And the next thing you see, after 500 meters of long conveyors, 600 tons of metal constructions, everything been fully automated, it has been loaded on the trucks and goes to our customers. And this whole thing will start operating soon, and you will see it. So I invite you all to the official part of pushing the button and putting this all in operation. Thank you very much. Proszę Państwa, zgodnie z zaproszeniem Italii, ja zapraszam wszystkich na ceremonię otwarcia i uruchomienia hali magazynowej. Mam dobrą wiadomość, tam jest odrobinę chłodniej. Good morning, ladies and gentlemen. Szanowni Państwo, for those who don't know me, I am Serge Dekov. Nazywam się Serge Dekov, dla tych z Państwa, którzy mnie nie znają. I'm the country supply chain director in Coca-Cola HPC Polska. Jestem dyrektorem łańcucha dostaw w Coca-Cola HBC Polska. I'm delighted to welcome you at the very heart of our investment. Z ogromną przyjemnością witam Państwa w tym, co nazywamy sercem naszej inwestycji. This is the place where our products, transported from the production lines, are stored. To właśnie w tym miejscu nasze wyroby, nasze produkty przenoszone z linii produkcyjnej są magazynowane. We are standing at the dispatching area. Tutaj jesteśmy w miejscu rozładunku. From where our beverages are loaded on trucks and distributed to our customers. Skąd nasze wyroby są załadowane na ciężarówki i dostarczane do naszych odbiorców. As we already heard, the warehouse is fully automated, which also means we cannot enter there. Tak jak Państwo słyszeli, sam magazyn jest w pełni zautomatyzowany. I to znaczy również, że po prostu nie możemy wejść na teren magazynu. I'm honored to invite Prime Minister Janusz Piechociński. Zapraszam teraz pana premiera Janusza Piechocińskiego. And Chief Executive Officer of Coca-Cola HPC, Mr. Dimitris Lois. Pana Dimitria Loisa, dyrektora generalnego Coca-Cola Hellenic. To officially open the warehouse by pushing the red button. Tak, żeby oficjalnie otworzyli ten nowy magazyn. Bravo.
palets are coming. Czyli pierwsze palety już nadjeżdżają. Szanowni Państwo, teraz już w pełni działa nasz zautomatyzowany magazyn, więc proszę przyłączyć się i z niej ze mną my toas za sukces i za Coca-Cola. Witam. 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 Wit